Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się na górę, aby się pomodlić. Całą noc spędził na modlitwie z Bogiem. Gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12. Nazwał ich apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, jego brata, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, nazywanego Zelotą, i Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Po zejściu z nimi zatrzymał się na miejscu równinnym. Była tam liczna gromada jego uczniów i wielka rzesza ludzi z całej Judei i z Jerozolimy i z nadmorskiego Tyru i Sydonu. Przyszli, aby go posłuchać i aby zostać uleczonymi ze swoich chorób. Uzdrowienia dostępowali także dręczeni przez duchy nieczyste. Cały tłum starał się go dotknąć, bo moc z niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich. Dzisiaj wspominamy, obchodzimy święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. I stąd ta Ewangelia, która opowiada o powołaniu apostołów. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy traktowali tę Ewangelię. Ja przynajmniej dzisiaj czytając ją, pierwsze co mi przyszło do głowy, to właśnie to, żebym ją odczytał bardzo osobiście, że to nie jest opowieść o powołaniu 12 najważniejszych uczniów Pana Jezusa, którzy potem dali podwaliny Kościoła, byli świadkami zmartwychwstania i tak dalej, nie, głosili Ewangelię, byli w Wieczerniku, kiedy zstępował Duch Święty i tak dalej. Że to nie jest opowieść o tym, to jest opowieść o powołaniu każdego z nas. Wszyscy jesteśmy właśnie wybrani. To jest bardzo dobrze oddane w tytule tego pięknego filmu, serialu The Chosen, czyli po prostu wybrani. Tak, każdy z nas, każdy chrześcijanin jest wybranym. Każdego z nas Pan Jezus wybrał. Nie po to, żeby nas jakoś oddzielić od świata. Bo wiemy, że posyła, nie, swoich uczniów, apostołów, nas do świata. Nie mówi nic takiego, żebyśmy trzymali się od tego świata z daleka. Tak, on powołuje swoich uczniów, powołuje nas po to, byśmy po prostu z nim byli. Tak, po to, żebyśmy z nim byli. Oczywiście po to, żebyśmy też pełnili różne role. Tak, oczywiście nie chcę powiedzieć, że apostołowie się niczym nie różnili. Nie? Znaczy, różni się zadaniami, rolą, jaką mieli do spełnienia. Czyli właśnie mieli być, nie, tymi dającymi początek Kościołowi, tymi świadkami zmartwychwstania. Tak, to oczywiście tak, nie? Ale każdy z nas, będąc powoływanym przez Pana Jezusa, wybieranym, jest wybierany do jakiejś innej, zapewne specyficznej roli. Każdy z nas ma jakieś inne miejsce, nie, w Kościele i każde to miejsce jest tak samo ważne. Każde jest tak samo ważne. Nikt nie ma ważniejszych. Apostołowie nie byli ważniejsi. Owszem, no, spełnili jakąś rolę taką, nie, która teraz patrząc z perspektywy wydaje się dość kluczowa, ale jako ludzie, jako ktoś dla Pana Jezusa nie byli
ważniejsi od innych. Tak, natomiast to, co pytanie, które sobie postawiłem, czytając dzisiaj tę Ewangelię, to jest pytanie, do czego Pan Jezus mnie powołuje, nas powołuje, każdego z nas, wybiera, do czego nas wybiera. I w tej dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny znajdujemy taki bardzo jasny przekaz, że to nie chodzi o to, żebyśmy my teraz mówili ludziom, że mają się zmienić. Słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii, że ludzie przychodzili, garnęli się do Pana Jezusa, żeby Go słuchać i doznać uzdrowienia. I owszem, wśród tych uzdrowień, czy tych chorób, tak, z których ci ludzie byli leczeni, były grzechy. Było jakieś uwikłanie, zniewolenie przez złego ducha. Każdy grzech jest jakąś formą zniewolenia. Tak, każdy grzech nam odbiera wolność. Jest przeciwko wolności człowieka. Natomiast to nie jest najważniejsze. Jak ja sobie wspominam, jak byłem katechizowany w dzieciństwie, to właśnie pamiętam coś takiego, nie? Że tak mi przedstawiano Chrystusa, jakby dla Niego najważniejsze było to, żebym ja dobrze postępował. I dopiero kiedy miałem 16 lat, na szczęście, to już nieraz o tym wspominałem, nie? Pojechałem na oazę, gdzie mi dano do ręki Pismo Święte i powiedziano, czytaj, tu Pan Jezus, Pan Bóg do ciebie chce mówić, chce ci coś powiedzieć. Czyli zacząłem Go słuchać. I On mnie zaczął uzdrawiać wtedy. Tak. Nie miałem jakichś chorób fizycznych, więc nie potrzebowałem uzdrowienia z jakiejś choroby fizycznej, ale zaczął mnie uzdrawiać z różnych moich grzechów. Nie? I tak się dzieje do dziś. Tak, On jest moim nauczycielem i lekarzem, a nie stróżem mojej moralności. Cieszę się, że to się tak dawno temu stało. Takim Pana Jezusa postrzegam, takim Go znam. Kimś takim On dla mnie po prostu jest. Nauczyciel, który mnie... I lekarz. Nauczyciel i lekarz. Tak. Nauczyciel i lekarz. I teraz właśnie, nie? Wracając do apostołów. Oni są powołani właśnie do też, żeby kimś takim być. Znaczy, mówiąc dokładniej, żeby uczestniczyć w tej Jezusowej misji nauczania i uzdrawiania. I tu znów, nie, mam to wielkie szczęście, że mogę uczestniczyć. Ale to każdy chrześcijanin ma to szczęście. Nie? To, że jestem księdzem, to wcale nie znaczy, że jakoś bardziej. No bo owszem, no, sakramenty to jest coś wyjątkowego, nie? I że ja akurat mogę sprawować sakramenty, że mogę sprawować Eucharystię, zwłaszcza tutaj mam na myśli, nie? Eucharystię i sakrament pojednania. To są akurat te dwa sakramenty, które są zarezerwowane, które sprawuje, jakby nie wykonuje, można powiedzieć, właśnie prezbiter, ksiądz tak zwany. Tak, ale każdy z nas może budować, może pomagać ludziom budować komunię z Jezusem, czyli może w jakimś sensie czynić Eucharystię. Zresztą Eucharystia z zasady jest dziełem całego Kościoła. Ja tylko przewodniczę jako ten właśnie wyznaczony do tego, czyli wyświęcony, jak to mówimy. Tak. I podobnie jest z sakramentem pojednania. Każdy z nas może być takim
narzędziem Bożego miłosierdzia, świadkiem Bożego miłosierdzia, bo w zasadzie tym ma być i jest z zasady ksiądz, nie, w konfesjonale. Jest świadkiem Bożego miłosierdzia. To o to przede wszystkim chodzi. Ale każdy z nas może być. I czasami to jest tak, że właśnie, nie, ktoś pójdzie do spowiedzi, nie dozna wcale jakiegoś głębokiego poruszenia, a porozmawia z kimś, posłucha się jego świadectwa, czegoś doświadczy po prostu od kogoś, nie? Konkretnie miłości doświadczy. I wtedy się dokona w nim ta przemiana. Także wszyscy jesteśmy zaproszeni, my wybrani właśnie, powołani, the chosen, jesteśmy powołani do tego, żeby razem z Jezusem zejść na te równiny, gdzie są ludzie. Ludzie często zagubieni, chorzy. I właśnie, i w związku z tym potrzebujący nauczania, bo zagubieni, i potrzebujący uzdrowienia, bo chorzy przede wszystkim na tę straszną chorobę, jaką jest grzech. Tak, ale my nie mamy być tymi, którzy ludziom wytykają, jacy to oni są, i tymi, którzy grożą, wara ci, jeśli się nie zmienisz. Nie, to nie na tym polega uzdrowienie. To jest tak, jakby ktoś chorował, nie wiem, na jakąś zapalenie płuc i poszedłby do lekarza i powiedział, że, i lekarz by mu powiedział, no to musisz wyzdrowieć. Nie? Wara ci, żebyś nie wyzdrowiał. Biada ci. Nie? No wyzdrowiej. No, nie, nie, nie. Właśnie co jest tym lekarstwem? Jezusowe nauczanie. I przede wszystkim miłość. Taka miłość, jakiej nas uczy Pan Jezus. Właśnie jako wybrani przez Pana Jezusa otrzymujemy w darze, wraz z tym wybraniem, otrzymujemy Jezusowe nauczanie, czyli Ewangelię, i otrzymujemy, czy też Jego samego, prawdę o Nim, poznanie Jego, poznanie Chrystusa, otrzymujemy. I otrzymujemy miłość, która leczy. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.